Wracamy do historii, o których wielokrotnie medialnie słyszeliśmy. Pojawia się ten wątek przestępstwa poświadczenia nieprawdy, nakłaniania do poświadczenia nieprawdy. Jak to miało wyglądać? Jakie są twoje ustalenia? Prokuratorzy, wracając do tych największych spraw z początku pierwszego etapu funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdy bezpośrednio kierowali nim Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Prokuratorzy przez nakłanianie do poświadczenia nieprawdy rozumieją, badają, czy prawdą jest, iż panowie Kamiński i Wąsik mieli nakłaniać agentów CBA do tworzenia nieprawdziwych informacji, nieprawdziwych dowodów w sprawach przeciwko Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim, w sprawach przeciwko panu Bogusławowi Stradyńskiemu i pani Weronice Marczuk, czyli w sprawie dotyczących prywatyzacji wydawnictw naukowo-technicznych. To były największe afery właśnie tamtego okresu. I innych sprawach. Poświadczenie prawdy, to znaczy, powiedział nam o tym dokładnie właśnie Tomasz Kaczmarek, agent Tomek w reportażu Superwizjera, spowiedź agenta Tomka, gdzie on przytoczył taki przykład, taki dowód i dał to także wyraz temu postępowaniu innym, gdzie złożył takie zeznania, że na polecenie Macieja Wąsika, Mariusza Kamińskiego miał sporządzać nieprawdziwe notatki operacyjne co do willi w Kazimierzu, słynnej willi w Kazimierzu Dolnym. Otóż w tych notatkach operacyjnych miał on napisać, że one według osób, które rozpracowywał, według świadków, jest ta willa własnością państwa Kwaśniewskich. Natomiast nie było na to żadnego innego dowodu, nie było na to żadnego nagrania, bowiem Tomasz Kaczmarek jako agent był zobowiązany do nagrywania wszystkich swoich spotkań i rozmów z osobami, które rozpracowywał i które miały mu dostarczyć tej treści, tych informacji, danych, że to ta willa jest właśnie rzekomo własnością państwa Kwaśniewskich, ale takich nagrań nie było. On to tylko sporządzał w notatce i twierdził, że ta treść notatki, tych notatek jest nieprawdziwa i że powstała, że miała powstać na polecenie panów Kamińskiego i Wąsika. I tak też miało być w innych postępowaniach. Maciej, tu jest jeszcze jeden wątek, czyli to w jaki sposób był wydatkowany fundusz operacyjny, z którego korzystało Centralne Biuro Antykorupcyjne. W dwóch słowach, czym taki fundusz operacyjny jest i jakie są zarzuty dotyczące właśnie prawidłowości czy nieprawidłowości wydatkowania z tegoż funduszu? No, cóż, jest to bardzo obszerne śledztwo łódzkich prokuratorów. Po raz pierwszy prokuratorzy biorą się za wszelkie nieprawidłowości, które się pojawiły w sferze publicznej, ujawnione przez nas, przez Gazetę Wyborczą. Dotyczy to także wątku, o którym mówił właśnie Tomasz Kaczmarek na antenie TVN24 Studio Superwizjera, iż pod koniec pierwszej jakby kadencji Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika w 2009 roku, po odwołaniu już tuż przed dymisją przez ówczesnego premiera Donalda Tuska, ci najbardziej wierni agenci, w tym z agentem Tomkiem, dyrektorzy departamentu, dyrektorzy biur, mieli pojechać do Wiednia, gdzie z funduszu operacyjnego, czyli pieniędzy przeznaczonych na walkę z przestępczością, pieniędzy przeznaczonych na rozpracowywanie podejrzanych, rozpracowywanie właśnie największych afer, pieniądze, które powinny służyć do rozpracowania, czy politycy biorą łapówki, czy dają biznesmeni łapówki polityką, etc. Z tych pieniędzy pojechali do Wiednia i mieli korzystać z usług pracownic seksualnych w agencji towarzyskiej w Wiedniu, które tam działają legalnie. Jest to dosyć zatrważające, natomiast się to potwierdza także przygotowanym przez Łukasza Rucińskiego i mnie reportażu Superwizjera, który przygotowaliśmy na ten temat. Potwierdza się to także w ustaleniach samego CBA, które złożyło po studiu Superwizjera zawiadomienie do prokuratury łódzkiej. I także potwierdza się to, jak wiemy, nieoficjalnie w już pierwszych ustaleniach tejże prokuratury. Należy się spodziewać konkretnych ruchów ze strony prokuratury. Podejrzewamy, że niedługo także zostanie wezwany Tomasz Kaczmarek, który w tymże śledztwie będzie nie dość, że mówił o właśnie, będzie miał doprowadzić do potwierdzenia tej informacji na temat tej wyprawy do Wiednia, ale także może odpowiedzieć sam za te wszystkie inne historie, w których brał udział jako agent. Maciej. Możemy się spodziewać, że usłyszą zarzuty. I teraz to jest ten moment, kiedy my poszczegóły
naszych widzów odeślemy do naszego portalu tvn24.pl. Maciej Duda, superwizjer TVN24. Maciej, bardzo dziękuję.